Cześć! Speedcubing, tak jak każda inna dyscyplina sportowa, posiada swój organ zarządzania, którego jednym z zadań jest kontrola zawodów na całym świecie. W tym celu World Cross Association stworzył specjalne komórki sędziowskie, które trzymają pieczę nad organizacją i prawidłowym przebiegiem zawodów w danym państwie. Razem ze mną dzisiaj Przemysław Rogalski, młodszy delegat WCA, który na swoim koncie ma uczestnictwo w ponad 155 oficjalnych zawodach, a to zebrane doświadczenie pomogło mu zasiąść w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu jako członek zarządu. Ale pomimo urzędniczego stanowiska, Przemek nie zapomina o speedcubingowej rywalizacji, bowiem na swoim koncie ma NR3 w singlu i NR5 w średniej w konkurencji Glock. Cześć Przemku! Cześć Adamie, dzień dobry Państwu! Pierwszy kwartał 2019 roku był momentem, od którego zacząłeś piastować funkcję młodszego delegata WCA. Muszę o to zapytać, jak to jest być delegatem, z czym tak naprawdę wiąże się ta funkcja i co musi spełnić kandydat ubiegający się o nią? Czytując klasyka, to nie ma tak, że jest dobrze albo niedobrze. Bycie delegatem ma swoje plusy, ma też swoje oczywiste minusy. No wiadomo, podczas zawodu, przed zawodami i po zawodach ma się trochę więcej obowiązków, ale jednocześnie no, niektórzy mówią, że też ma się mniej, bo często delegaci mają mniej przypisywanego stafowania i tym podobnych rzeczy. Ogólnie ja lubię tę funkcję. Pomaga mi ona trochę się spełniać podczas zawodów, pomagać zawodnikom. No czasami wychodzi to tak, że nie do końca pomagać, ale tutaj jest tak, że jeżeli jeden zawodnik no, dostanie DNF-a, no, to drugi zawodnik będzie wyżej, więc zawsze się komuś troszeczkę pomaga. Z czym to się je? Po prostu trzeba wypełniać swoje role na zawodach. Po pewnym czasie zyskuje się pewne doświadczenie i jeżeli taka osoba chce zostać delegatem i ma do tego predyspozycję i pozostali delegaci ją zauważą, no to ma szansę. W Polsce zwykle działa to tak, że co parę lat jest jakaś rekrutacja, ponieważ część delegatów rezygnuje ze swojej funkcji bądź też po prostu brakuje delegatów, bo mamy za dużo zawodów, a za mało delegatów. I wtedy można się zgłosić, jest przeprowadzony jakiś konkurs i na tej podstawie obecni delegaci wybierają nowych delegatów. Ogólnie w WCA jest po prostu to tak zrobione, że żeby zostać delegatem, trzeba być poleconym przez innego delegata. I tak to po prostu działa od początku WCA. Ten rok jest przełomowy dla struktur delegackich WCA. Wraz z odejściem kilku delegatów, pod koniec 2021 roku przywitaliśmy dwójkę delegatów praktykantów, Huberta Hanusiaka i Jakuba Hamkało. Teraz usłyszeliśmy o dwójce nowych praktykantów, Krzysztof Bober i Karol Zakrzewski dołączyli do grona delegatów praktykantów. Jak wyglądał wybór akurat tej czwórki i czy ty miałeś decydujący głos w tej sprawie? W tym wypadku nasza rekrutacja polegała na tym, że poprosiliśmy wszystkich chętnych o to, żeby wysłali nam swoje zgłoszenia. No, wysłało swoje zgłoszenia bodajże 7 osób tym razem i no, znamy praktycznie wszystkich osobiście, więc tutaj część z nich wiedzieliśmy, że się zgłosi, o części z nich nie wiedzieliśmy. Tutaj na przykład Hubert Hanusiak i Kuba Hamkało trochę mnie zaskoczyli i faktycznie po przemyśleniu tego okazało się, że według nas są dobrymi kandydatami. No, tak jak każdy z piątki, która nas wtedy była, czyli ja, Adam Polkowski, Grzegorz Uczyna, Radek Drozdowicz i Piotr Trzanowski, podyskutowaliśmy, wybraliśmy taką czwórkę. Szczerze mówiąc, nie do końca wiedzieliśmy, czy dostaniemy aż 4 delegatów, bo w przeszłości, przy moim wyborze na przykład, jeszcze był Mateusz Cichoracki proponowany do WCA, aczkolwiek zarząd nie zgodził się na to, żeby było aż 2 dodatkowych delegatów wtedy za Wojtka Szatanowskiego. No i okazało się, że dostaliśmy 4, na razie jako praktykantów, czyli z angielskiego trainee delegates, to się bardzo trudno tłumaczy. Tutaj można powiedzieć, że wiem, bo mamy z Jonatanem Kłosko przyjemność tłumaczyć stronę na język polski i zastanawialiśmy się długo, jak to przetłumaczyć. No i minusem tej roli na razie jest to, że no chłopaki nie mogą jeszcze delegować sami, więc tutaj ja i Grzesiek Łuczyna głównie jesteśmy skazani, że tak powiem, na to, żeby delegować wszystkie zawody, no ale radzimy sobie. Czy możemy zdradzić kilka nazwisk kandydatów ubiegających się o stanowisko delegata w Polsce, których kandydatury zostały jednak odrzucone? Znaczy, myślę, że tutaj kto ma wiedzieć, ten wie. Panowie nie upoważniali nas do tego, żeby rozgłaszać to
publicznie, że tak powiem, więc nie będę ujawniał. A myślę, że większość osób wie, kto mniej więcej się zgłaszał i... To prześledźmy zadania delegata. Od zgłoszenia przez organizatora chęci na zorganizowanie zawodów, poprzez kontakt z WCA, poprzez same zadania delegata na zawodach, a kończąc na raportowaniu o ich przebiegu. No dobrze, na samym początku mamy troszkę dwie drogi. Jest taka bardziej formalna i mniej formalna. Po pierwsze, w Polsce, jako że mamy Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu, no to można po prostu jakby przysłać zgłoszenie, że chcielibyśmy zrobić zawody na naszego maila. I wtedy, jeżeli okaże się, że taki organizator ma potencjał do tego, żeby faktycznie zrobić zawody, my staramy się przydzielić do tego delegata. I wtedy taki delegat dalej już będzie procedował. No, jakby stali organizatorzy wiedzą, że znamy się i lubimy, więc mogą do nas po prostu napisać, że hej, chciałbym zrobić zawody tu i tam w takim i takim terminie, czy masz czas, żeby to podelegować. No i zaczynamy wtedy cały proces. Teraz zgłoszenie samo zawodów do WCA jest dosyć sformalizowane i zautomatyzowane. Tak naprawdę my jako delegaci tworzymy takiego slota na stronie WCA, gdzie wypełniamy wszystkie informacje, których WCA te potrzebuje, żeby zawody zaakceptować. Razem z organizatorem dyskutujemy nad harmonogramem, nad konkurencjami, czy to się wszystko zepnie w ciągu tego dnia, czy tam dwóch dni, albo i więcej dni. Też pięciodniowe zawody, prawda, były. No i jeżeli wszystko się spina i mamy wszystko ugadane, no to klikamy przycisk na formularzu dosłownie i zawody są wysyłane do komórki WCA do spraw zawodów, czyli WCAT. Jesteś znany ze swojej stanowczości wobec przestrzegania regulaminu WCA. Karanie zawodników za nieprawidłowości podczas ułożeń to dla Ciebie chleb powszedni. Jakie są najczęstsze sytuacje, w których musisz zainterweniować i wykorzystać swoją wiedzę na zawodach? Najczęstszym incydentem chyba na każdych zawodach na świecie jest reset timera, czyli popularne ósemki. I wtedy no, praktycznie wszyscy wiedzą, że trzeba zawołać delegata i delegat ocenia, czy to była wina zawodnika, czy wina sprzętu. I to jest absolutnie najpopularniejsze zgłoszenie i w 90% myślę procent wypadków okazuje się, że jednak to sprzęt zawiódł. Kochany timer z Pitstaxa. Aczkolwiek inne bywają jeszcze gorsze z tego co wiem, więc tutaj nie narzekam na nie aż tak bardzo, chociaż czasami zdarza się, że dobre wyniki zostają zmienione na dodatkowe ułożenia. Bardzo popularny, chociaż teraz mieliśmy dużo zawodów side'owych, więc nie tak do końca, ale jako że mamy dosłownie w ten weekend zawody, gdzie będzie 70 newcomerów, obstawiam, że bardzo popularne będzie tak zwane A7G, czyli punkt regulaminu mówiący o tym, że jeżeli osoba, która jest pierwszy raz na zawodach i zrobi coś, co wynika z jej niedoświadczenia, na przykład źle włączy timer, źle zatrzyma timer, to możemy dać jej dodatkowe ułożenie tak, aby miała szansę poprawić się w tym konkretnym elemencie. To też jest całkiem popularne zgłoszenie. Po zakończeniu się zawodów procedura wymaga wysłania do WCA raportu z ich przebiegu. Co zawiera taki raport i o jakich incydentach zgłasza Cię WCA? Po zawodach mamy dwie podstawowe rzeczy do zrobienia, czyli wysłanie wyników i wysłanie raportu. Wysłanie wyników, wiadomo, chodzi o to, żeby jak najszybciej, chociaż no nie zawsze to wychodzi tak bardzo szybko, no bo mamy jednak swoje prywatne życie w tygodniu, żeby wyniki były dostępne na stronie i w rankingach. No i mamy też raport, w którym opisujemy to, co się działo na zawodach, incydenty, różne różności, których zaraz trochę może się rozwinę. No ale wyniki, podstawowa rzecz. Najpierw trzeba sprawdzić wszystkie karty z wynikami, które powstały w trakcie zawodów. Dlatego tak ważne jest, żeby rejestratorzy zachowywali je wszystkie. I wyłapujemy często jakieś głupie DNF-y w stylu gdzieś nie ma podpisu, gdzieś albo nie ma podpisu sędziego, albo nie ma podpisu zawodnika, albo czasami nawet brakuje obu. No to jest taka głupota, a niejednemu uwaliła średnią i to nawet nie w tej rundzie, a w następnej, bo może się okazać, że to będzie drugi DNF średniej, przez to osoba nie przejdzie do kolejnej rundy, gdzie miała na przykład PB średnią. Taką sytuację miałem bodajże w Pile. Na moich setnych zawodach, by the way.
No i po sprawdzeniu tych kart, gdy upewniamy się, że już wszystko jest w porządku w wynikach, kompilujemy je razem ze skramblami, tak żeby to była jedna paczka, wysyłamy na stronę WCA. Na stronie WCA jeszcze możemy dostać feedback jakby automatyczny, że coś może być nie tak, żeby dokładnie sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. I wtedy wysyłamy i dalej zajmuje się tym już zespół do spraw wyników WCA, czyli WRT w skrócie, który wrzuca te wyniki w ciągu dnia bądź dwóch, albo czasami jest to 5 minut, czasami są to 2 dni, po prostu różnie. I czasami jest tak, że wrzucimy wyniki przed końcem ceremonii, a wyniki pojawiają się w poniedziałek, tak jak w tym tygodniu, a czasami jest tak, że wrzucimy tuż po i pojawiają się 10 minut później. Po prostu czas odpowiedzi, standardowy czas odpowiedzi w WCA to są 2 dni, 48 godzin i staramy się poza to nie wychodzić. Więc tutaj ani my nie będziemy mieli żadnych problemów z tym, że zespołowi do spraw wyników zajmie to dłużej, ani zespół do spraw wyników nie będzie miał problemu z tym, że my odpowiemy na ich jakieś uwagi po, nie wiem, po dniu, a nie natychmiast. Później jakby zaczyna się pingować i ta komunikacja mailowa jest nieco wolniejsza niż taka komunikacja, do której jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Jednak to jest dość spora organizacja w tym momencie. No a co do raportu, w raporcie opisujemy zarówno jaki sprzęt był używany, jakie oprogramowanie było używane, jak wyglądało miejsce, jakie było światło, temperatura, jacy byli sponsorzy, budżet, tego typu rzeczy. Oczywiście wypisujemy też incydenty, no i nasze takie wolne uwagi czy wybitne rezultaty osiągnięte na danych zawodach. I mniej więcej tyle. I potem zarówno czytają to osoby z Komitetu do Spraw Regulaminu, żeby sprawdzić, czy wszystko było w porządku. Czasami mamy takie jakby specjalną opcję, żeby poprosić ich o konkretny feedback co do któregoś incydentu, jeżeli nie jesteśmy pewni, jak go rozwiązać, czy go dobrze rozwiązaliśmy, czy w przyszłości rozwiązywać go inaczej. Też inne komitety, na przykład do spraw dyscyplinarnych, jeżeli na zawodach pojawiły się jakieś bany albo problemy z jakimiś zawodnikami, też komitet do spraw etyki, jeżeli są jakieś problemy z budżetem na przykład i tym podobnymi rzeczami, które są ujęte w kodzie etyki WCA, który mało chyba osób wie. I tyle. Jeżeli wszystko jest w porządku, no to przechodzimy do kolejnych zawodów. Zaprosiłem widzów do proponowania pytań, które mógłbym Ci zadać. Oto pierwsze dwa z nich. Obydwa odnoszą się do liczby rozdanych banów. Czy pamiętasz może, ile ich w swojej karierze rozdałeś i czy WCA prowadzi jakiś taki nieoficjalny ranking statystyk, właśnie który zlicza bany rozdane przez delegatów z całego świata? Zacznę od drugiego pytania. Nie, WCA nie prowadzi takiego rankingu. Co oczywiste, raczej nie chcemy dawać banów, wbrew pozorom. Czy ja dałem? Z całych zawodów nigdy nie zbanowałem nikogo. Z pojedynczej konkurencji zdarzało mi się kilka razy, nie wiem, może 3-4, ze względu na różne rzeczy, które były nieprawidłowo. Raz mi się zdarzyło, można powiedzieć, nieco przez przypadek zbanować komuś wyniki z całych zawodów, aczkolwiek to tak trochę nie do końca przeze mnie i nie do końca zbanować de facto. Po prostu na zawodach w Gdańsku pewnych, gdzie nawet nie delegowałem, żeby było śmieszniej, jeden z zawodników miał kamerę w taki sposób ustawioną, że trochę widać było ten ekran mimo wszystko, więc no po prostu poprawiłem go, bo akurat Adama nie było na sali. No i tam w ciągu różnych maili z WRT, z WRC, przepraszam, czyli Komitetem do Spraw Regulaminu, wyszło tak, że w sumie nie do końca wiadomo, na których ułożeniach podczas tych zawodów ten zawodnik miał tę kamerę aktywną i zasięgu wzroku, więc z DNF-ie one zostały wszystkie wyniki tego zawodnika z całych zawodów. Smutne, ale prawdziwe. Odejdźmy na chwilę od tych standardowych incydentów i wymierzmy maksymalny wymiar kary, jeżeli chodzi o dodany czas. Wiemy, że funkcjonuje coś takiego jak plus 16, jest to suma zebranych kar nałożonych na zawodnika. Co znajduje się w tych karach? Jakie punkty regulaminu musi złamać zawodnik, żeby otrzymać taki wymiar kary?
Pierwsze, możemy sobie podzielić te kary na kary przed ułożeniem i po ułożeniu, bo w trakcie ułożenia nie jesteśmy w stanie sobie dołożyć plus dwójki, tak naprawdę. Dopiero po, gdy kostka wyląduje już na macie. Chociaż, no dobra, przy zatrzymywaniu jeszcze część jest. Więc po pierwsze możemy przedłużyć inspekcję powyżej 15 sekund, ale poniżej 17 sekund. Po drugie możemy źle wystartować timer, to znaczy no, na przykład w ten sposób, tak zwany karate chop, bardzo popularny, nazwany wśród delegatów. Po trzecie możemy dotykać kostki podczas tego zatrzymania, czyli mamy już 15:33 na stoperze sędziego, powiedzmy trzymamy tak i jednocześnie dotykamy kostki sobie. No i czwarta rzecz, którą trzeba zrobić, to jest startowanie spoza maty. Co kiedyś ta zasada ograniczyła się tylko do startowania z timera, ale część klokerów postanowiła, że fajnym pomysłem będzie to, żeby sobie matę całą przesunąć do przodu i po prostu położyć kloka przed timerem. I jakby zamiast iść do przodu po niego, to cofać się. I to troszeczkę mogło im zmniejszać czasy, więc WCA postanowiło zakończyć takie praktyki i po prostu nie wolno startować spoza maty, gdzie startowanie z samego timera, czyli położenie kostki na timerze, nie jest startowaniem z maty. Czyli kładziemy sobie kostkę na timerze, jednocześnie robimy tak, dotykamy jej i czekamy, aż sędzia powie 12 i trzeba sobie doliczyć w głowie, kiedy będzie ta 15 sekunda. No wtedy startujemy, normalnie układamy kostkę, no i na końcu mamy ponownie cztery możliwości. Mianowicie ponownie, znaczy, że nie, zacznijmy od podstawy, czyli od naszego niedokręcenia, co już podpowiada, że w kloku nie można mieć plus 16, bo wtedy mamy na dzień dobry DNF-a. No ale w standardowej kostce, powiedzmy 2 na 2, mamy niedokręcenie, jeden ruch, no to mamy pierwsze plus 2. Po drugie, ponownie karate chop, albo inna forma złego zatrzymania. Ale co ciekawe, zatrzymanie timera tak, tylko płasko, jest nadal poprawne. A nie wolno tak zaczynać. No ale dobra, mamy złe zatrzymanie. Dalej mamy podczas zatrzymania trzymanie kostki w ręku, czyli niewypuszczenie jej przed zatrzymaniem. I czwarta kara jest totalnie według uznania sędziego, czyli przed tym, jak sędzia zinspektuje kostkę, nie wolno nam jej dotknąć. Czy jest ułożona, czy nie. Ale jeżeli dotkniemy jej i sędzia ma 100% pewności, że nie było dokonanego ruchu po zatrzymaniu, może zamiast DNF-a dorzucić nam tą ostatnią ósmą plus dwójkę. To pytanie można było traktować jako pewnego rodzaju test ze znajomości regulaminu WCA. Regulaminu, który w swoich przepisach zawiera te dobre, jak i te złe regulacje. Z jakimi przepisami, tymi najgorszymi, ty spotykasz się w swoim codziennym życiu delegata? To jest dobre pytanie. W sumie powinienem się przygotować do tego pytania przed tym, ale nie powiem ci takiego straszliwie złego przepisu z głowy. Bardzo często blinderzy, przynajmniej kiedyś, narzekali na przepis o orientacji kostki, ten, przez który mieliśmy jednego z delegatów kiedyś zbanowanego, gdzie no, faktycznie pewne orientacje losowo wrzucane mogą dawać przewagę pewnym zawodnikom i niektórzy postulowali, żeby po prostu pozwolić zawodnikom powiedzieć sędziemu, w jakiej orientacji ma być kostka i tyle. Ale nadal losowe nie jest jakąś tragedią. Osobiście nie byłem wielkim fanem A7G, czyli zasady o ekstra dla nowych osób. Bo jednak wiele osób wie, że jestem wiernym wyznawcą punktu regulaminu 2T, który mówi, że każdy powinien znać regulamin, przynajmniej w pewnym stopniu, i być z nim zaznajomiony, tak jakby, czyli no, wiedzieć, co się dzieje. I ta nieznajomość po prostu ci szkodzi, jeżeli się z nim nie zapoznasz wcześniej. No ale ta zasada jest i no, bywa przydatna do takich rzeczy, gdzie no ktoś faktycznie na pierwszych swoich zawodach gdzieś tam w pełnym stresie, bo pierwsze ułożenie jest bardzo często bardzo stresujące. Zresztą wiem po sobie, bo kompletnie zmieściłem swoje pierwsze ułożenie na oficjalu. Okej, to jest
akceptowalne, jeszcze przyzwyczaiłem się do tego może w ten sposób. Trochę jest to takie, że no niby musicie znać regulamin, ale tak nie do końca i część osób nawet mówi, żeby rozszerzać to do tego stopnia, że jeżeli ktoś startuje pierwszy raz w danej konkurencji, ale to już nie ma sensu. Według mnie przynajmniej, bo jeżeli WRC stwierdzi, że ma sens, no to będę musiał się do tego dostosować. Nie powiem ci tak z głowy takiego przepisu, który bardzo mi utrudniał życie na co dzień. Niewątpliwie jesteś osobą funkcyjną na większości z zawodów, znasz tajniki zarówno z delegowania, jak i z organizowania takich imprez. Co według ciebie jest trudniejsze, delegowanie czy organizowanie, zarówno pod względem logistycznym, jak i pod względem kontaktu z WCA? Delegowanie i organizowanie są, przeplatają się w dużej mierze, ale to są trochę dwie inne role. Jednak organizator bardziej skupia się na tym, co jest tu i teraz, na rzeczach typu zapewnienie sali, typu jeżeli mamy sędziów zewnętrznych, to zapewnienie tych sędziów zewnętrznych, gdzieś tam dogadaniu się z lokalnymi władzami, załatwieniu sponsorów, staków, tego typu rzeczy. A delegat jednak skupia się na tym, żeby te kwestie techniczne, te kwestie, które zwraca uwagę właśnie WCA, były zachowane i gdzieś tam czasami powstaje z tego taki konflikt interesów, gdzie organizator chciałby coś zrobić tak, a nie inaczej, ale mimo wszystko według zasad nie można i delegat jest po to, żeby go tutaj przytrzymać. Ja osobiście wolę chyba delegować mimo wszystko zawody. Organizacja zawodów też jest fajna. Dlaczego? Nie wiem, czy jestem w stanie to teraz wyartykułować. Po prostu delegowanie ma w sobie to coś z takiego zwracania uwagi na te drobne szczegóły, gdzie wiadomo, organizator robi bardzo dużo i często bardzo dobrze, ale gdzieś tam nakierowanie go na tą właściwą drogę i kolejne zawody mogą być robione i ja nie będę do tego kiedyś potrzebny, a organizator nadal będzie. Jak ty w ogóle postrzegasz działanie WCA i ten ich przyjęty kierunek dążący do rozwoju speedcubingu? Takie ogólne pytanie dosyć. Bardzo dużo osób, zwłaszcza u nas w kraju, ma WCA takie dość negatywne zdanie. Też trzeba spojrzeć na to trochę tak, że to nie jest taka jedna, jak to ująć, stała komórka, tylko wiele komórek, które łączą się w całą organizację. I są tam w środku po prostu ludzie. I jeżeli ci ludzie robią swoją robotę dobrze, to WCA bardzo dobrze pracuje. Jeżeli robią ją źle, no to będzie pracować trochę gorzej. Często jest tak, że w niektórych komórkach brakuje po prostu osób i zresztą ja bardzo chętnie widział więcej Polaków w WCA, bo są delegaci i jest Jonathan Kłosko, który jest w zespole do spraw oprogramowania i zrobi tam bardzo dobrą robotę. Dziękuję, Janek. I wielokrotnie miał okazję mi pomóc podczas mojej delegackiej kariery. Ja sądzę, że WCA jest w porządku. Mam różne zdania czasami z tym, co jest oficjalną linią organizacji, ale jako delegat nie jest tak, że robi się co się chce, tylko robi się to, co jest w zapisach, w regulaminie, w politykach. I to jest zadanie tego, twoim zadaniem jest to, żeby to wszystko było spójne mniej więcej na całym świecie. I żeby wszyscy mieli równe warunki do startu i tego się staramy trzymać. Przejdźmy do kolejnej gałęzi twojej działalności. Jesteś członkiem Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu. Jakie cele aktualnie obiera stowarzyszenie i czy one pokrywają się z tym, co prezentuje WCA? Jak w ogóle członkowie zarządu PSS-u reagują na kierunek objęty przez World Cube Association? Od początku. Jakie są cele WCA? WCA bardzo jasno stwierdza swoje cele, a mianowicie jakby jako cała organizacja dąży do tego, żeby więcej osób na świecie układało, w większej liczbie miejsc, miało z tego dużo dobrej zabawy i mogli startować w równych warunkach w duchu sportowej rywalizacji, prawda? I to bardzo ładnie rozwija speedcubing.
Czasami polskie stowarzyszenie speedcubingu jesteśmy zlokalizowani tu na miejscu i czasami te cele takie globalne nie pokrywają się do końca z tym, co uważają ludzie na całym świecie, gdzie no powiedzmy dobrym przykładem są Mistrzostwa Polski, gdzie no my raczej uważamy, że fajnie byłoby mieć te zawody zamknięte ze względu na narodowość i nie wpuszczać osób spoza Polski jako zawodników. Na każde inne zawody w Polsce zwykle jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy gości z zagranicy, no ale gdzieś tam te Mistrzostwa Polski są takie, że chcielibyśmy się pobawić we własnym gronie i potem nie zastanawiać się, czy ta osoba, która na WCA jest na czwarty wynik, była na podium, czy nie była na podium Mistrzostw Polski, prawda? I gdzieś tam te cele bywają różne, ale mimo wszystko wszyscy razem dążymy do rozwoju speedcubingu w takiej formie, w jakiej on się teraz znajduje. I widać, że WCA też, znaczy osoby, które są jakby w WCA odpowiedzialne za taki rozwój, też zaczynają niektórzy widzieć to, że pewne rzeczy trzeba ograniczać i jakby nie można na przykład rozwijać Mistrzostw Świata w nieskończoność, tak? Teraz już zwykle limit jest w okolicach 1000 osób, a przy limitach startowych, tych kwalifikacyjnych, no można się spodziewać, że tych ludzi będzie tylko przybywać. I w pewnym momencie trzeba będzie powiedzieć dość i te mistrzostwa trochę zablokować. My już robimy to w Polsce w pewnym sensie, no bo jakby staramy się dać pierwszeństwo przynajmniej rejestracji najlepszym zawodnikom. No ale jeszcze niektórzy mają trochę starsze podejście, gdzie z początku WCA, gdzie faktycznie te Mistrzostwa Świata na przykład miały 200 osób, no i to było takie zarządzalne, możliwe do zarządzania. Nie? Jak ewoluował PSS w czasie? Jakie kierunki kiedyś sobie obrał? Jakie cele ma teraz? I jaki wpływ w ogóle ma PSS na dzisiejszy speedcubing? PSS, znaczy powiem tak, na początku mnie nie było w PSS-ie, więc gdzieś tam, gdzie on się formował, no to są czasy w ogóle przed tym, jak zacząłem układać. On został zarejestrowany bodajże jeszcze w 2013 roku jako oficjalne stowarzyszenie, a przed tym działał jeszcze jako taka nieoficjalna komórka, gdzie już był tak naprawdę rozpoznawany przez WCA, ale nie było to oficjalne i jakby po prostu stanowiło wsparcie dla ludzi, którzy chcieli rozwijać speedcubing. I nadal takie wsparcie stanowi. Gdzieś tam nie działamy może bardzo efektownie, ale nadal trzymamy pieczę nad tym, żebyśmy mieli godne Mistrzostwa Polski co roku. Nadal wspieramy organizatorów w kwestii tego, że mają możliwość dodania swoich zawodów do naszego kalendarza imprez, który widzi całkiem sporo osób. Mamy, prawda, social media, które są aktywne w miarę i dają większy rozgłos i dają większej liczbie zawodników możliwość przyjeżdżania na zawody. No ale obecnie PSS pełni funkcję, pełni rolę taką bardziej funkcyjną, gdzie faktycznie wystawiamy wolontariaty, mamy nasz kalendarz imprez, mamy delegatów, którymi jesteśmy w stanie zarządzać. I tak to jakoś działa. Czy ty w przyszłości widzisz się na wyższym stanowisku niż tylko członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu? Nie. Znaczy, widzieć się może widzę w pewnych sytuacjach, ale ja nie dążę do bycia prezesem PSS-u. Jeżeli tak się skończy, no to może tak się skończyć. Ale jednak zawsze widziałem siebie jako taką osobę, która gdzieś tam działa troszeczkę za tego przedniego fotela i ogarnia w tyle, co się dzieje, a z przodu mamy osobę, która będzie tutaj bardziej wychodzić do ludzi. I pięknie się prezentować, może tak. A propos pięknego prezentowania się, lada moment poznamy organizatora tegorocznych Mistrzostw Polski. Z tego co wiem, spłynęła jak na razie jedna kandydatura. Czy już teraz możemy ogłosić, że 34. piętro Olivia Star znów ugości najlepszych speedcuberów z Polski? Nie wiem. To zależy, czy inni organizatorzy wyślą lepsze, inne zgłoszenie.
Trochę się tak na to zapowiada, bo jakby no, rozmawiałem już z innymi organizatorami w Polsce, takimi bardziej aktywnymi, i raczej nikt nie planuje zgłaszać innej kandydatury, ale nigdy nie wiadomo, dlatego też jest konkurs, dlatego nie wskazujemy najczęściej bezpośrednio organizatora, chyba że jest to taka, jest taka potrzeba, żeby w trybie nagłym wyznaczyć organizatora Mistrzostw Polski. I zobaczymy. To jest moja odpowiedź na ten moment, bo nigdy nie wiadomo. Czy według Ciebie speedcubingowy kalendarz imprez w Polsce jest jeszcze na tyle chłonny, żeby dokładać do niego kolejne zawody? Mamy teraz 2, 3, 4 imprezy w miesiącu, do tego dochodzą zawody online. Jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie? Tak. I można byłoby na tym zakończyć tę wypowiedź, ale trochę to rozwinę. Zawsze więcej organizatorów oznacza większą różnorodność tych imprez, oznacza więcej konkurencji, więcej okazji dla zawodników, żeby się wykazać. No, dla przykładu w USA robi się ponad 100 zawodów rocznie, ponad 200 zawodów rocznie, bodajże w 2019 roku było tam. I dało się. Oczywiście tam jest dużo większy kraj. Na nasze warunki robienie ponad 40 zawodów to i tak już jest dużo, ale no, zdarzały się już takie weekendy, chociaż no, ja jako zawodnik osobiście ich nie lubię, bo oznacza najczęściej to, że muszę któreś zawody pominąć, że jest więcej niż jedna impreza w ciągu tygodnia. I przy wzrastającej liczbie delegatów no, trzeba się przygotować na to, że takie sytuacje mogą się pojawiać. I jesteśmy w stanie przeprowadzić więcej imprez. Zwłaszcza, że te imprezy, które już są, bardzo często wypełniają się, szczególnie te mniejsze, te side'owe, bardzo szybko i niektórzy no, nie mają szansy ułożyć niektórej konkurencji. A tak to będzie więcej takiej możliwości. Pandemia spowodowała, że przenieśliśmy się do świata wirtualnego. Rozwój takich inicjatyw jak Puchar Polski Online, czy jeszcze jedna inicjatywa związana z rozgrywaniem turniejów właśnie w internecie, narodziły się i umocniły. Co ty sądzisz w ogóle o turniejach online z poziomu delegata, z poziomu sędziowania i w ogóle rozwoju całego tego kontentu? No, z poziomu delegata to w sumie nic nie sądzę, bo WCA nie rozpoznaje zawodów online i nikt nie ma takiego zamiaru w środku w organizacji, z tego co wiem, więc no tutaj nie ma o czym mówić. Jako zawodnik, jakby w czasach, gdy nie ma zawodów, no to wiadomo, zawsze jakaś forma rywalizacji, forma sprawdzenia się, jest do czego trenować, jest szansa, żeby wygrać sobie jakieś nagrody, więc jest to jak najbardziej w porządku. Osobiście preferuję nadal zawody stacjonarne, bo mimo wszystko interakcja na miejscu, interakcja z innymi zawodnikami, możliwość wymiany myśli, takiej trochę bardziej naturalnej. No i sama podróż na zawody jest wielką przygodą, którą polecam każdemu. A z perspektywy organizatora trochę inaczej się to po prostu robi. Nie mamy tego etapu, w którym rozplanowujemy salę, nie mamy tego etapu, gdzie trzeba dojechać na miejsce, albo ściągnąć zawodników, albo zapewnić im noclegi. To ułatwia sprawę i myślę, że dla zawodników, też takich nowych, którzy dopiero wchodzą w speedcubing, jest to fajna okazja, żeby się sprawdzić przed swoimi, o ile do tego dojdzie, pierwszymi zawodami stacjonarnymi. No ale jednak, przynajmniej dla mnie, większy priorytet mają zawody stacjonarne. Układasz tak naprawdę nieprzerwanie od 2013 roku. Obserwujesz ewolucję speedcubingu w Polsce i napływ nowych zawodników do naszej społeczności, ale tak naprawdę ciągle brakuje tej jednej cegiełki, czyli uznania speedcubingu jako pełnoprawnego sportu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Czy wydaje ci się, że kiedyś stanie się speedcubing prawdziwym sportem i jakie muszą zostać spełnione czynniki, aby tak się stało? Tutaj bardzo mocno chciał do tego dążyć Radek Drozdowicz, jakby gdy kompletowaliśmy nasz zarząd w 2019 roku. I trzeba było po prostu przekształcić PSS w związek sportowy i uzyskać wtedy jakby uznanie Ministerstwa Sportu. Czy to jest możliwe? Jak najbardziej tak. Po prostu do tego trzeba byłoby, żeby się zawiązało parę faktycznych klubów sportowych i przejść przez wszystkie formalności, na co no obecnie nie mamy siły przerobowej. No, tak jak działamy w zarządzie, no to no nie jest jej obecnie dużo. Czy to się wydarzy? Mam nadzieję, że tak.
bo to pewnie sporej liczbie streetkickerów ułatwiłoby walkę o stypendia, o tutaj możliwości różnego rozwoju. Czy się wydarzy? Tak? Kiedy? Nie mam pojęcia. Porozmawiajmy o monetyzacji. Czy delegat z ramienia WCA cokolwiek zarabia? Jeżeli tak, to o jakich stawkach możemy mówić? Porozmawiamy również o monetyzacji miejsc medalowych. Ty w swojej karierze masz już 41 złotych medali. Czy w pewien sposób zarobiłeś na speedcubingu? Od początku. Delegaci nie zarabiają, aczkolwiek delegaci jakby... WCA w ogóle zabrania tego, żeby delegaci monetyzowali swoje delegowanie w takim sensie, że dostają jakąś część wpisowego od organizatora, czy nie wiem, czy część pieniędzy, które dostaną od sponsora jako po prostu garzę, tak? Oczywiście delegaci, jako że no są tutaj po prostu wolontariuszami na zawodach, no to są zwolnieni najczęściej z wpisowego i najczęściej otrzymujemy po prostu zwrot za to, że dojechaliśmy, czyli zwrot po prostu kosztów podróży, zwrot kosztów noclegu, więc tak mamy trochę taniej na zawodach, no ale z drugiej strony też robimy na tych zawodach dość sporo zwykle, więc tak to właśnie wygląda. A co do monetyzacji moich medali, no to tutaj nie jest tego za dużo. Zdarzało się, że były nagrody pieniężne, ale zwykle nie były one jakieś wielkie. Też zdarzało się, że po prostu jeżeli były kostki, no to udawało się je gdzieś tam sprzedać i tyle z tego zwykle wychodzi. Dużo tego nie ma, no ale robimy też dla fanów i dla wyników, więc jestem zadowolony ze swoich złotych medali. Czy z tego powodu, że większość rzeczy w speedcubingu odbywa się dla fanu, większa część zawodników tego starszego pokolenia odchodzi ze speedcubingu, nie umiejąc tego pogodzić z tym dorosłym życiem? Całkiem możliwe. Jakby każdy ma swoje powody, dla których najpierw najczęściej zaczyna jeździć trochę mniej, potem przestaje jeździć całkowicie, albo no pojawia się raz na 100 lat na zawodach i wtedy jest małe święto, że wrócił sen marnotrawny. No ale... to jest dobre pytanie, dlaczego ludzie kończą z układaniem. Trochę część może z tego wyrasta. Też jest tak, że jeżeli mieliśmy jakąś grupkę, z którą trzymaliśmy się na zawodach, no to jeżeli ta grupka zaczyna powoli przestawać jeździć, no to my też na tych zawodach, jeżeli nie nawiązaliśmy nowych znajomości, bo często jest tak, że jak już te grupki się potworzą, no to ludzie gdzieś tam trzymają się w nich, no to nie ma grupki, to nie chce się też jechać. Zwłaszcza jeżeli wyniki już nie są takie, jakie byśmy chcieli i te miejsca nie są wysokie, nie? No, ty jednak zostałeś i radzisz sobie doskonale, nie tylko w swojej delegaturze jako obowiązkach sędziowania, ale także jako zawodnik. Na 41 zł w twojej kolekcji 30 przypada jednej konkurencji. Konkurencji Clock. Dlaczego akurat wybrałeś tą konkurencję? Wiemy, że Clock przeżywa ostatnio wzrost popularności związany z napływem nowego sprzętu na rynek speedcuberski. Ale dlaczego akurat wybrałeś tą konkurencję? Trochę tak wyszło, no bo jeszcze przed tym, jak zacząłem oficjalnie układać, na początku 2013 roku dołączyłem do Warszawskiej Ligi Speedcubingu, czyli inicjatywy, która była robiona od początku przez Wojtka Sztynowskiego i przez Michała Bogdana. I na którymś ze spotkań bodajże zobaczyłem Clocka i tak się nim chwilę pobawiłem, ale chyba nie zrobiłem jakiegoś wielkiego progresu w nim. Ale szukałem punktów do klasyfikacji i tak spojrzałem, w sumie nie umiem tego układać, zobaczmy sobie jakiś tutorial. Jest to w miarę proste, okej. No i odpaliłem jakiś tam symulator w przeglądarce i zobaczyłem, że jestem w stanie to ułożyć, więc po prostu na kolejnym WLS-ie, gdzie był chociaż jeden krok na sali, zobaczyłem i jestem też w stanie ułożyć w rzeczywistości, więc fajnie. Potem układałem sobie tak, nie wiem, pewnie w granicach minuty, bo te kroki, które trafiały się na WLS-ach, zwykle nie były najlepsze. Zwłaszcza gdy nie było Wojtka Sztynowskiego, który pewnie miał jednego z dwóch, trzech dobrych kroków w Warszawie, albo taki używalny, bo mówimy tutaj o czasach grubo przed Chi. I poprosiłem bodajże na gwiazd pod choinkę, żeby dostać kroka. Dostałem dwa.
Jeden to był Matchbox, drugi to było Lingao. Na początku Lingao dużo bardziej mi się spodobało, jakoś tam je nasmarowałem, no i kilka dni później na moich drugich oficjalnych zawodach byłem w stanie przebić się przez cutoffa, zrobić średnią i nakręciło mnie to trochę. Zacząłem więcej tego kloka układać. Całkiem szybko zszedłem do takiego poziomu, nie wiem, 12-13 sekund, gdzieś tam robiąc PB średnie w granicach 10. No i na moich trzecich zawodach, gdzie udało mi się dotrzeć w Rumi, udało mi się zdobyć medal. No i tak trochę się nakręciłem i tak zostało. Jesteśmy teraz w jednym z największych pików popularności kloka. Związany jest on, jak już wspomniałem, z nowym sprzętem, ale ten napływ związany jest również ze wzmożoną rywalizacją właśnie w tej konkurencji. Ty przekonałeś się o tym ostatnio doskonale. Straciłeś NR4 na rzecz Karola Piskorka. Czy według ciebie ten pik popularności już minął, czy jeszcze przed nami jest nowa fala? Nadal napływają, bo pojawiają się gdzieś tam w tym, może powiedzmy, drugim rzędzie sporo osób, które kręci w okolicach 6-7 sekund. No dobra, może bardziej w granicach 6-8 sekund, bo gdzieś tam ta w kloku to rozwarstwienie jest dosyć duże, bo bardzo łatwo wyłapać DNF-a i cała średnia idzie sekundę do góry, o czym wielu zawodników miało okazję się przekonać osobiście. Czy pik się już skończył? Ten główny, taki największy możliwy, że tak. Część osób widzę, że bierze tego kloka, dochodzi gdzieś tam w granicę 10 sekund i kończy ten bardzo szybki rozwój, ale jeszcze myślę parę osób zobaczymy nowych, o których jeszcze dużo żeśmy nie słyszeli. Porozmawiajmy o tych nowych nazwiskach. Mam tutaj na myśli Huberta Firka, czy już wspominanego Karola Piskorka. Co ci zawodnicy muszą zrobić, albo inaczej, co oni już robią, żeby was dogonić? Mówię was, czyli mam na myśli tą starą gwardię Wojtka Knota, Huberta Hanusiaka i właśnie ciebie. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, no to dawno temu dogonili, przegonili i problem tkwi w tym, że jeszcze nie potrafią tego do końca przełożyć na oficjalne wyniki, bo gdzieś tam moje bestowe setki w domu są 5,90 coś, gdzie no, wykorzystuję jeszcze trochę tego mojego skilla polegającego na tym, że mam w miarę dobre wyniki oficjalnie w stosunku do swoich wyników domowych. No a panowie są już poniżej 5 sekund z setkami i nadal czekamy na to, aż wystrzelą ze swoimi potężnymi średnimi, ale co muszą zrobić? No muszą opanować nerwy. I tyle. Klok to konkurencja, która nie wybacza błędów. Nie mamy tutaj sytuacji na przykład plus 2. Jak wygląda sytuacja z opanowaniem nerwów u ciebie? Wiemy, że Wojtek Knot to maszyna do trzymania nerwów na wodzy. Hubert się delikatnie denerwuje, ale jak to wygląda u ciebie? No jeżeli nie mam jeszcze tego DNF-a w średniej, zdecydowanie bardziej wygodnie, no bo też nie trzeba tak bardzo układać na spokojnie. Chociaż czasami to układanie na spokojnie powoduje, że te DNF-y się pojawiają tak po prostu, zwłaszcza jeżeli nie jest to ta forma dnia, że jakby się układało na pełnej prędkości, to może byłoby bardziej więcej tego automatyzmu i te czasy byłyby lepsze. No ja się staram po prostu podchodzić do tego jak w domu. Kolejne ułożenie to kolejne ułożenie. Gdy się pojawia ten DNF, no to faktycznie staram się kontrolować siebie, żeby nie dołożyć tego drugiego i nie zostać tutaj wyznawcą naszej małej klokowej tradycji, polegającej na tym, że praktycznie w każdej rundzie zawsze jest ktoś, kto zrobi drugiego DNF-a i będzie miał taką średnią. Zresztą w Polsce zostały z takiej czołówki kloka zostały już tylko dwie osoby, które nie mogą się pochwalić DNF średnią i jestem to ja i Hubert Firek. Więc akurat w tym wypadku trzyma te nerwy, tylko jeszcze nie na swojej pełnej prędkości. A propos dobrych wyników, podczas trwających w tym miesiącu zawodów Ural Winter, Dmitrij Gandin jako drugi zawodnik w historii wykręcił sub 4 w średniej właśnie konkurencji klok. Co Dmitrij wie więcej, gdyż wiemy, że wszyscy układacie tak naprawdę jedną metodą? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo chciałbym to wiedzieć. Nie analizowałem jeszcze takiego ułożeń, bo nie bardzo miałem na to czas, bo to się stało bodajże w zeszłym tygodniu jakoś, więc trochę nas obudził na Poznaniu albo na Krakowie. Przypuszczam, że kręci trochę szybciej, tak po prostu, bo no, ja nigdy nie byłem znany z wysokiego TPS-a, więc nie miałem okazji robić takich ułożeń i moje ułożenia poniżej 4 sekund można policzyć na palcach jednej ręki ogólnie, a na oficjalu no to wiadomo, tylko Wojtek.
Co jeszcze robi więcej? Przypuszczam, że może widzieć trochę więcej w inspekcji, przewidywać troszkę więcej niż ja, bo gdzieś tam wiem, że topka światowa zaczyna też, albo bardziej może nie zaczyna, a już to robi, po prostu przewiduje to, co się będzie działo na rogach na drugiej stronie, gdzie no ja raczej uczę się tego powoli, zaczynam szukać jakby jak to będzie działać, ale jeszcze nie jestem nawet blisko tego, żeby zacząć wykorzystywać to na oficjalnych ułożeniach. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych nowych nazwisk. Jak na razie jedyny SAP 5 średni w Glocku w Polsce ma Hubert Hanusiak. Kogo ty widzisz na horyzoncie nowego rekordu krajowego? Który z nich ma większe szanse? To jest ciężkie pytanie, bo tak naprawdę to zależy od tego, kto będzie więcej jeździł. To jest jedna rzecz, no bo skrable w toku mają znaczenie, jest to jednak dosyć szybka konkurencja. Komu, że tak powiem, podejdzie bardziej, bo jeżeli dobrym przykładem będzie mój single, gdzie dosłownie siedziałem obok Huberta Firka, o którym wiedziałem, że on jest w stanie robić trójki tak trochę, tak po prostu. I po tym, jak dostałem skip bodajże 2 czy 3 rogów, no to byłem przekonany, że on za chwilę zrobi 3,5. Tylko on zaczął z innej strony i jednak nie dostał tych wszystkich skipów i zrobił 5. Więc trochę zależy od szczęścia. Myślę, że to, jeżeli ktoś zmieni Huberta i Wojtka, bo też Wojtek nie jeździ teraz dużo i nie trenuje zapewne dużo, chociaż nigdy nie wiadomo, czy nie potrenuje trochę na Euro, czy w ogóle będzie jechał na Euro, bo to jest inne pytanie. Który z nich ma większe szanse? Po wynikach domowych mógłbym powiedzieć, że Hubert Firek, ale po oficjalnych nie wiem. Nie podejmę się tego, żeby wyznaczyć jednego z nich. Jak już wspomnieliśmy, układasz nieprzerwanie do 2013 roku, ale ostatnimi czasy wydaje mi się, że przeżywasz drugą młodość. Na WLTD w Poznaniu wykręciłeś czas 1:40 w konkurencji blind. Chwyciłeś również za Mega Minxa, masz czasy średniej w granicach 5:05, 10:00. Czy ta zmiana tych konkurencji spowodowała, że ty czerpiesz jeszcze większą radość z tego speedcubingu? Albo inaczej, co powoduje, że ty tą radość czerpiesz? Można byłoby po prostu powiedzieć tak, bo te nowe konkurencje, które gdzieś tam sobie dokładam i rozwijam się, zawsze to jest przyjemne, jeżeli człowiek się rozwija. I udaje się to, więc zwłaszcza, że ten akurat, jeżeli chodzi o Mega Minxa, to tak, znowu mam fazę na Minxa, bo taką fazę miałem w 2019 roku, zresztą też na początku roku, gdzie przyprogresowałem bodajże, nie wiem, z czasów 1:50-1:40 do takiego 1:20 w miarę stałego. No a w zeszłym roku w naprawie, po tym jak dostałem nowego Minxa od Diana, zrobiłem po prostu PB znikąd na oficjalu, przebijając swoje domowe PB o 3 sekundy w średniej, więc po prostu dostałem takiego kopa od życia, idź rób to. No i faktycznie trochę poukładałem tego Minxa, douczyłem się troszeczkę algów, tak żeby robić jeszcze ostatnią warstwę nieco wydajniej niż robiłem. I rozwijam się powolutku, co jest bardzo przyjemne, bo przebijam powoli się przez tą granicę 1 minuty, żeby móc to robić całkiem stabilnie. Już było blisko na oficjalu, żeby średnią taką zanotować, ale no cóż, jednak stabilność tutaj wjechała po całości i ostatni czas w średniej został rozjechany. A w blindzie trochę pandemia chyba pomogła mi to rozwinąć. No i fakt, że jestem dość mocno w środowisku blindowym, no bo osoba, która w ogóle nie wciągnęła do speedcubingu, to jest Michał Bogdan. I jak wiemy, on teraz święci swoje triumfy w multi, chociaż tutaj niektórzy zabierają mu ery po 5 minutach. Pamiętamy, Krzysiek, pamiętamy. To prawda. Maskow też pamięta i za każdym razem to przypomina, na każdym stopniu. No tak, to są takie animozje, które są oczywiście przyjacielskie. No i tak wyszło, że stwierdziłem, że kurde, tak długo tego blinda umiem ułożyć, a przydałoby się trochę szybciej to robić i można byłoby coś tam poukładać w multi. To się zbiegło z tym, że zaczęliśmy robić zawody w Brizonie,
gdzie no, multi i blind to są takie dwie czołowe konkurencje tych zawodów. Reszta to jest taki trochę dodatek, więc trochę pouczyłem się nowych rzeczy. Teraz oczywiście nie trenowałem kompletnie nic ostatnio i śmieję się, że po prostu zrobiłem aż 9 prób w ciągu jednego dnia, bo przez przypadek dostałem się do finału, bo bardzo dużo osób zanotowało 3 DNF-y w drugiej rundzie i zrobiłem to PB. To jest oczywiście moje całkowite PB domowe. To poprzednie też było, więc śmieję się, że w domu robię czasy w okolicach 2,50, a na oficjalu regularnie za 2, co jest przezabawne. No, jest fajnie, na razie mi się podoba, zobaczymy jak długo będę miał taki progres i najwyżej potem sobie zmienię na nową konkurencję. Można cię traktować jako zawodnika typu allrounder. Oznacza to, że jesteś dobry więcej niż w jednej konkurencji. Jak tak naprawdę przekładają się umiejętności z jednej konkurencji na drugą? Gdzie ty widzisz te zależności? No i muszę zapytać, dlaczego Magda Publish jest dobra we wszystkim? Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie ostatnie, bo tutaj powoli, ale stabilnie Magda dąży do tego, żeby być lepsza we wszystkim też ode mnie. Albo raczej wyniki dążą w tym kierunku. Na szczęście jest parę konkurencji, w których wiem, że nie trenuję i nie mam w najbliższej przyszłości chyba planów trenować. Między innymi Kloga, chociaż i tak robi progres, bo są zawody i wystarczająco dużo się do nich układa. Na pewno w przypadku kostek NAN, zresztą tak samo jak potwierdzają to wszystkie rankingi, aż pod trójki, aż po siódemkę tak naprawdę często można znaleźć praktycznie te same nazwiska. Trójka jest tutaj trochę wyjątkiem, bo jednak ta faza 3x3 na większych kostkach nie jest, zwłaszcza na tych bardzo dużych, nie jest aż tak ważna, no ale jednak te umiejętności Luke Heda przede wszystkim przekładają się z jednej na drugą, algorytmy, różne robienie przypadków w różnych sytuacjach, w zależności od tego, jak to jest wygodne, czy na danej układance będzie ten algorytm lepszy czy gorszy. Myślę, że do tego zestawu NN dochodzi na pewno OHA, w sensie układanie jedną ręką. Dwójka może troszkę mniej, bo tam jednak bardziej może jest w zestawie gdzieś tam z Peremixem i z Cubem, gdzie umiejętność przewidywania całego ułożenia w preinspekcji jest też bardzo ważna. No i zostają nam różne dziwactwa. Wiadomo, konkurencje blinderskie też są ze sobą bardzo mocno powiązane. Jeżeli ktoś jest dobry w trójce blindem, no to ma całkiem niezłą bazę do tego, żeby wystartować w multi. Choć tutaj na pewno środowisko blinderskie nie wybaczyłoby mi, gdybym nie powiedział, że to są dwie różne konkurencje. Jedna jest sprintem, a druga bardziej maratonem, gdzie w topce 3 blinda oni zapamiętują te informacje dosłownie na chwilkę, a w multi jednak trzeba to pamiętać przez godzinę i trzeba pamiętać tego bardzo dużo. Na czwórka i piątka blindem w Polsce są niepraktykowane i nielegalne. I są na jednych zawodach w roku, poza Mistrzostwami Polski, jak wiadomo. Nie no, tak poważnie mówiąc, no to tu też te umiejętności się przekładają, zwłaszcza u czołówki, która już układa komutatorami i po prostu jest w stanie sobie przełożyć te komutatory z kostki mniejszej na kostkę większą i piątkę. Czy są jeszcze jakieś klasy? Klok jest na pewno tutaj prawie totalnie osobno. Square też gdzieś tam plącze się we własnej kategorii, gdzie trzeba się nauczyć rozpoznawania parity w inspekcji, gdzie algorytmy są w dużej mierze inne, chociaż niektóre faktycznie można przekładać. Minx też raczej, Minxa można trochę dołożyć do NN, bo to nadal jest 90% F2L-a. I tyle. Te umiejętności są takie ogólne umiejętności faktycznie, jak gdzieś tam ta umiejętność Luke Heda, której zresztą za dużo nie posiadam, przez co jestem relatywnie dobry tylko w kloku. Się przekładają na wszystkie, ale algorytmy z większych kostek na mniejsze, z mniejszych kostek na większe się owszem przekładają. Myślę, że tyle jest do powiedzenia w tym temacie. Czy ty w tym urzędniczym szaleństwie odnajdujesz jeszcze czas na trenowanie? No przecież się rozwijam. Jakby nauczyłem się, myślę, od grudnia, tak
30 nowych algorytmów do Minxa. Więc jestem z siebie dumny, nie powiem, że nie. No ale też czasami faktycznie brakuje w połączeniu już z pracą, z zgłaszaniem kolejnych zawodów, z raportowaniem kolejnych zawodów. Czasami tego czasu jest trochę mniej, no ale staram się go nadal wygospodarowywać. Pracujesz jako programista. Ten kierunek rozwoju zawodowego wybiera większość speedcuberów. Skąd tak naprawdę się to bierze? Dlaczego akurat programowanie i czy kostka Rubika w jakikolwiek sposób w tym pomaga? No, mówi się, że jeżeli zapytasz speedcubera o to, na jakie studia idzie, to odpowie, że informatyka albo inny kierunek techniczny, no, ale zdarzają się wyjątki, tak jak zresztą twój tutaj, czy Michał Bogdan, którego już wspominałem i swojego czasu studiował historię, chociaż już nie studiuje. Dlaczego tak się dzieje? Może to jest kwestia tego, że po prostu osoby technicznie bardziej do tego ciągnie, może to jest kwestia przypadku, może to jest kwestia tego, że osoby takie techniczne częściej są bardziej trochę zamknięte i mają więcej czasu, chociaż niekoniecznie. Tak naprawdę nie wiadomo, ale może być też tak, że po prostu te umiejętności mózgu po prostu się trochę pokrywają i to jest najbardziej prawdopodobna opcja, gdzie ta wyobraźnia przestrzenna pozwala i algorytmika pozwala na to, żeby kostkę zrozumieć, żeby kostkę szybko ułożyć, a wyjątki od reguły zawsze będą istnieć i po prostu ktoś, kto nie jest tak bardzo w technikalia, nie wiem, w matematykę, w informatykę, czy inne tutaj rzeczy techniczne, nadal będzie potrafiła dobrze te rzeczy zrozumieć, ale po prostu nie będzie chciała w życiu zawodowym podążać tą drogą i od tego będzie miała kostkę. Czy według ciebie to, że tak ogromna liczba topowych zawodników wybiera zawód programisty, może być kartą przetargową wśród rodziców widzących dziecko właśnie z kostką Rubika? Czy to może w przyszłości zainicjować wybór ścieżki zawodowej pod tym kątem technicznym? Nigdy nad tym nie myślałem, przynajmniej w ten sposób. Może, ale to jest kwestia indywidualna, myślę. Że gdzieś tam to raczej będzie tak, że dziecko będzie miało ochotę samo ułożyć kostkę i to może być jakimś tam oznakiem, że może mieć w przyszłości takie predyspozycje, niż w taki sposób, że damy dziecku kostkę i ono nagle wykształci jakieś umiejętności programowania czy jakby podobnych tematów. Obserwujemy ten napływ nowicjuszy w speedcubingu. Wielką cegiełkę do tego przyłożyli Adam Polkowski i Piotrek Tokarski. Teraz z kolei będziemy mieć możliwość obserwowania prawie 70 newcomerów, czyli zawodników, dla których to będą pierwsze zawody w życiu. Jak z poziomu delegata oceniasz napływ tych nowych zawodników? Czy między innymi takie szkolenia, jak zobaczymy w kole, mogą w przyszłości stworzyć nam bardziej wyedukowane społeczeństwo speedcuberów w Polsce? Jeżeli się faktycznie te reguły wykształcą, to tak. Wiadomo, jest tak, że na zawodach, jeżeli ktoś odwraca ten swój identyfikator i widzi tam masę stafowania, no to no gdzieś tam się nie chce czasami. Wiem, jako zawodnik, jeżeli nie deleguję, no to patrzy się i nie wiem, wychodzi, że trzeba, ma się dwie wolne grupy w ciągu całego dnia, w ciągu tych pierwszych rund. No trudno, bywa. I ja zawsze lubiłem sędziować, zwłaszcza tutaj swoim kolegom czy topce. No ale też młodzi zawodnicy często mają takie nieortodoksyjne rozwiązania, które można sobie zobaczyć i zastanowić się, jak oni do tego dotarli. Czy to na pewno jest dobrze, że więcej osób układa? Czy to, że aż 70 newcomerów będzie na kole, będzie pozytywnie wpływało na te zawody, to nie wiem. Zobaczymy, co będzie na kole, bo zawsze dużo newcomerów, no to jest dużo różnych incydentów i mniej jednocześnie, no bo najczęściej newcomerzy, nowi zawodnicy jeszcze nie do końca wiedzą, co się dzieje, więc oni zwykle się ich omija w procesie wyboru osób do sędziowania, czy mieszania, czy biegania. Więc to oznacza, że ci bardziej doświadczeni zawodnicy będą mieli trochę więcej do roboty.
Prawda, Adam. Więc tak duża liczba newcomerów, wiadomo, wynika z tego, że koło jest troszkę bardziej na północ niż reszta tych postpandemicznych zawodów i część zapewne osób z takiego centrum północnego bardziej pierwszy raz ma w ogóle okazję dojechać na zawody, na których jest coś więcej niż Blind Clock, Minx i czwórka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem sam ciekawy, bo dawno nie było aż tyle nowych osób. A jakie są twoje plany na przyszłość? Gdzie ty się jeszcze widzisz w tym speedcubingu? Czy jest jakaś gałąź tej dyscypliny, o którą jeszcze nie zahaczyłeś? Jeszcze nie miałem NR-a. to tak sobie trochę śmieszkuję. Chociaż czasami mam nadzieję, że trafi mi się jakieś proste ułożenie w tym kloku i faktycznie zrobię tego singla, bo średnia raczej na razie jest pod zasięgiem, chyba że wyjdą mi cztery boskie ułożenia. No i też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli ja dostanę jakieś scramble, to cała czołówka też. I może się okazać, że skończę jak Bogdan z NR-em, ale nie NR-em. Czy ja się dziś jeszcze widzę? No, delegat to bardziej końcowa część drogi, przynajmniej teoretycznie, chociaż czasami myślałem nad tym, żeby samemu wejść gdzieś tam w struktury do któregoś z komitetów. Najczęściej jednak myślałem o komitecie do spraw regulaminu, wiadomo, ze względu na to, skąd wynika moja delegatura i gdzie często zaglądam w sieci, jeżeli chodzi o sprawy związane z WCA. Czy są jeszcze jakieś inne? Niekoniecznie. Aczkolwiek pewnie o czymś nie pamiętam. Jak długo siebie jeszcze widzisz w speedcubingu? Dopóki mi się nie znudzi. I na razie nie widzę, żeby to było tego blisko. Więc może się okazać, że w pewnym momencie braknie mi faktycznie czasu, ale nawet jeżeli braknie mi czasu do takiego jeżdżenia tak jak teraz, no bo powiedzmy, że robienie, 20, 30, 40 zawodów w ciągu roku, to jest praktycznie non-stop. No ale sądzę, że takie jedne zawody w roku, tak długo jak będzie to dla mnie przyjemne i nie będę miał, czegoś, co będzie mnie blokowało we wszystkie weekendy z zawodami, to nie widzę przeszkód, żeby to robić bardzo, bardzo długo. Może się wydawać, że polski speedcubing bez Przemysława Rogalskiego nie będzie taki sam. Czy ty już teraz szkolisz swoich następców? Mówię tutaj o kolejnych pokoleniach delegatów, sędziów. Mamy naszych czterech nowych praktykantów i delegując z nimi zawody, zawsze przekazuje się jakąś wiedzę i ta wiedza, mam nadzieję, zaprocentuje w przyszłości tym, że zostaną przyjęci jako młodsi delegaci, a potem, że nawet pełni delegaci. Kto wie, może przede mną. Bo w tym tempie to nie wiem, kiedy nastąpi, aby dostać awans na pełnego. Czy ich szkole w innych zakresach? Zawsze rozmawiamy. Przez rozmowę najwięcej się zyskuje wiedzy i ja swoją wiedzę zyskiwałem zarówno przez rozmowy z delegatami, którzy byli w danym okresie, tak jak i przez własny research, więc tutaj zawsze czytanie regulaminu, jeszcze nim będą wprowadzone zmiany. Tutaj gdzieś tam dowiadywanie się o jakichś incydentach, grzebanie w tym samodzielnie jest pomocne, ale nie ma więcej potrzeby, żeby nasza młodzież mogła w razie czego przejąć po mnie schedę. I na tym bym zakończył. Moim i waszym gościem był Przemysław Rogalski. My widzimy się na zawodach w kole. I mam nadzieję, że nie będziesz tam musiał wiele razy interweniować, chociaż liczba nowicjuszy naprawdę przytłacza i coś mi się wydaje, że kilkukrotnie będziesz musiał uruchomić swoją wiedzę z regulaminu WCA. Tak, ja też ci dziękuję, Adamie, za tą bardzo przyjemną rozmowę.